Hej, z tej strony Kinto. Dzisiaj będę chciał sobie z Wami porozmawiać o skrótach klawiszowych w HitFilm 3 Express. Jest to poradnik typowo dedykowany dla osób, które się na przykład świeżo przeniosły z Vegasa do HitFilma i ciężko im się przestawić na nowe skróty klawiszowe. Mam otóż co dobrą wiadomość. Projektanci są na tyle rozwinięci i mądrzy, że wiedzą, że do tego programu nie przychodzą tylko osoby nowe, które się uczą dopiero montażu i skrótów klawiszowych po prostu się nauczą typowych dla HitFilma, ale też wiedzą, że przyjdą ludzie z Premiera, ze Sony Vegasa, z Avida na przykład i dodali narzędzie, które umożliwia nam dodanie skrótów klawiszowych. Ten poradnik będzie zwłaszcza dla osób, które przyszły z Sony Vegasa, bowiem zamienimy sobie skrót, przykładowo po prostu skrót cięcia, bo w Vegasie po prostu tniemy sobie nasz klip klikając S i po prostu sobie tniemy tutaj gdzie chcemy, a w HitFilmie po prostu musimy sobie albo Ctrl Shift D, albo tutaj tym i sobie ciąć gdzie nas interesuje. No ale to nam zabiera trochę czasu. Do wywiadów to może jest bardziej dokładne, bo dłużej myślimy jak to wykonujemy, ale do teledysku to nam po prostu zabiera czas. Więc co robimy, aby dodać sobie nasz skrót klawiszowy? Wchodzimy sobie w File, Options i mamy coś takiego jak Shortcuts. Tutaj mamy wszystkie skróty klawiszowe. One w HitFilmie akurat na szczęście mniej więcej są takie same jak w Sony Vegasie, czyli cofanie, kopiowanie i tak dalej, cięcie, duplikacja jest taka sama, można powiedzieć. Ale cięcie jest już inaczej. Tu mamy właśnie cięcie. Slice Selected Object Layers. Mamy Ctrl Shift D, co nie jest według mnie wygodne. I klikając tutaj możemy sobie wpisać S, ale on będzie użyty. Więc teraz sobie klikniemy Enter, bo Enter nie jest użyte. Na razie zostawiamy. A teraz po prostu zamienimy sobie Snap. Snap to jest ten magnet link, który po prostu nam podlinkowuje, że jedna kratka, może nie jedna kratka, po prostu jedno ujęcie jest dopasowywanie automatycznie drugiego, że mamy pewność, że nie ma między nim odstępów żadnych. Więc tutaj sobie dodajemy Ctrl Shift D i wchodzimy dalej i mamy tutaj samo Ctrl Shift D, już nie używamy tego S, więc Slice Object możemy sobie dać S i kliknąć OK. I dzięki temu teraz mamy coś takiego, że będąc w poradniku, klikając sobie S, mamy automatycznie, musimy zaznaczyć, klikając S, mamy już robione po prostu cięcia, tak jak w Vegasie i nie musimy się w ogóle niczym przejmować. Jest tam masa skrótów, które możecie sobie zamienić, jak było w Vegasie na przykład. Przykładowy to będzie Previous Frame, Next Frame, czyli po prostu cofanie co kratka. Ogólnie ja się przyzwyczaiłem do tego, że jest przecinek i kropka do kolejnego kratkarzu, ale jeśli chcecie sobie na strzałki na klawiaturze zamienić, bardzo proszę, nikt wam nie w tym nie przeszkadza. Więc to by było na tyle, jest to taki po prostu elementarny poradnik, który pokazuje podstawową rzecz dla nowych bywalców w HitFilmie. Także dziękuję za oglądanie tego poradnika, no i trzymajcie się, do jutra, hej!